Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych. Dzisiaj razem ze mną w studio Krzysztof Szewczyk, dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, mówiłem o tym, że w Wałbrzychu pojawiła się nowinka, czyli specjalny licznik pokazujący kierowcom jadącym od strony Piaskowej Góry w kierunku centrum przy Placu Grunwaldzkim czas, który pozostał do uruchomienia światła zielonego lub czas, który pozostał jeszcze na to, by przejechać skrzyżowanie jedno z najbardziej ruchliwych chyba w Wałbrzychu na zielonym świetle. To nowinka techniczna, po raz pierwszy mamy ów licznik przy światłach w Wałbrzychu. Tak, jest to nowinka. Choć na tym etapie jest to raczej z naszej strony eksperyment, jest to pewne doświadczenie, które chcielibyśmy może wdrożyć w przyszłości. Będziemy właśnie sprawdzać, czy w naszych warunkach tego typu urządzenie przynosi zamierzony przez nas efekt i czy kierowcy akceptują takie rozwiązanie, czy rzeczywiście wpływa to na usprawnienie ruchu, to znaczy przejezdność przez to skrzyżowanie. Na pewno wpływa, bo kiedy widać, że mamy już kilka sekund do tego, by światło z czerwonego zmieniło się na zielone, można już tą jedynkę wrzucić, jeśli ktoś nie jest szczęśliwym posiadaczem automatycznej skrzyni biegów i być gotowym do jak najbardziej sprawnego ruszenia. Doświadczenia wrocławskie, gdzie takich liczników jest bardzo wiele na wielu skrzyżowaniach, pokazują, że chyba dzięki temu, jeśli chociażby o dwa auta więcej przejadą na jednej zmianie świateł, to już to będzie odczuwalne. W naszej opinii właśnie kierowcy pozytywnie taki element wyposażenia skrzyżowania oceniają i myślimy, że w określonych sytuacjach, wypadkach i takie rozwiązania u nas się też przyjmą. Na razie tylko w jednym miejscu. Na razie w jednym miejscu, eksperymentalnie. Zobaczymy, do kiedy będzie trwał ten eksperyment, ile czasu dajecie sobie na to, żeby zobaczyć, czy to też po prostu daje? W tej chwili mamy wyjątkową sytuację, to znaczy z uwagi na prowadzone remonty, natężenie ruchu jest troszeczkę skażone. Potrzebujemy czasu, to wymaga pewnej analizy. Ja myślę, że koło miesiąca na pewno, ale będziemy reagować elastycznie. Myślę, że tu lepiej nie podawać żadnej daty. Jeżeli będzie się sprawdzać, jeżeli będziemy widzieć efekty pozytywne, będzie to na pewno dłużej. Jeżeli będzie właśnie wręcz prowokować czy powodować jakieś problemy, będziemy to światło, to znaczy tą sygnalizację czy ten licznik modernizować, to znaczy generalnie w tym momencie zlikwidujemy. Chodzi o co, bo tak naprawdę w najbliższym czasie planujemy rozpocząć inwestycje, to znaczy inwestycje, remont ulicy Sikorskiego. Tak więc ulica Sikorskiego akurat na odcinku bezpośrednio przyległym do tego skrzyżowania, stąd też to może jak gdyby zburzyć tą dzisiejszą koncepcję naszą. Zobaczymy, bo rzeczywiście jeśli jeździmy praktycznie po całym Wałbrzychu, bo są nieliczne dzielnice, gdzie jeśli chodzi o prace drogowe, nic się nie dzieje, to widać, że część już udaje się skończyć. Mieliśmy i mamy cały czas oddaną ulicę na Piaskowej Górze. Kończy się już tak chyba bardzo szybko i ostatecznie remont w końcu ulicy Świdnickiej. Tak, ja chciałem zapewnić Pana i wszystkich Wałbrzyszan, że zarząd czyni wszelkie starania, aby inwestycje raz, że trwały krótko, a drugie, żeby były tak zaplanowane, aby czyniły jak najmniej problemów mieszkańcom. Z uwagi na rozmach naszych przedsięwzięć drogowych, siłą rzeczy doświadczamy takiego uczucia, że inwestycje są prowadzone w wielu miejscach, że powodują perturbacje. Ale przyznam, że my dość pozytywnie oceniamy tą sytuację, bo baliście się, że będzie gorzej. Że będzie gorzej. Wydaje mi się, że jeżeli każdy z nas chce obiektywnie stwierdzić i porównać chociażby korki we Wrocławiu i w miejscach, gdzie tych korków, czy te korki we Wrocławiu są, w miejscach, gdzie nie są prowadzone roboty,
Widzę, że w Wałbrzychu nie ma takich korków i często te przymiotniki gigantyczny, najmniejszy są troszeczkę na wyrost. Mhm. Myślę, że nawet przesadzone często, bo widać, że mimo wszystko ten układ, mimo że tak nienaturalnie obciążony, funkcjonuje całkiem sprawnie. Oczywiście jest problem w sytuacji zdarzeń losowych typu przejazd wozu specjalnego, karetki pogotowia, jakiejś stłuczki, dostawy materiałów na budowę i to rzeczywiście w pewnym czasie może powodować jakieś spiętrzenie, ale generalnie oceniamy, że nie jest tak źle. Jeśli byśmy sobie wzięli taką listę inwestycji, które możemy odfajkować? Ulica Uczniowska już definitywnie koniec prac? Tak, no na ulicy Uczniowskiej w zasadzie prace dobiegają końca. Na koniec miesiąca będzie można mówić, że prace zostaną zakończone. No, będziemy tylko czekać, kiedy wyrośnie trawa. Jest akurat sucho w tym momencie i ten porost trawy jest utrudniony, ale wykonawca dwoi się i troi, żeby jak najszybciej te roboty skończyć. Wszystkie inwestycje, wydaje mi się, przebiegają z zakłóceniami pewnymi, ale one wynikają głównie z niespodzianek wynikających w trakcie realizacji. Chodzi tu głównie o to, że staramy się remontować kompleksowo, odnawiać całą infrastrukturę podziemną i jest to stan tej infrastruktury jest nie do zdiagnozowania przed wejściem na budowę, przed odkryciem tych elementów. Coś, co wydawało się, że jest w porządku, nagle okazuje się, że trzeba wymienić. Dosłownie tak. I w tym momencie no, powstaje od razu dylemat, czy zostawić tak, jak jest, czy remontować. No, wychodzimy z założenia, że robimy remont dobry, remont, który będzie po prostu służył nam na lata, który nie będzie prowokował w przyszłości tego, że ta nasza praca no, będzie niszczona. Chociażby przez konieczność zerwania asfaltu, by dostać się do instalacji, która uległa awarii. Dlatego no, staramy się bardzo dużo uwagi tu przykładać do tego, aby cała ta infrastruktura podziemna była w należyty sposób wyremontowana z dobrych materiałów, żeby te rozwiązania, które są stosowane, dawały gwarancję, że ta nasza praca no, będzie służyć nam na długie lata. A jak jest z remontem ulicy Świdnickiej? To jest inwestycja, która nie jest prowadzona przez miasto, to warto zaznaczyć, bo to jeszcze jest końcówka inwestycji rozpoczętej przez władze wojewódzkie i zarząd wojewódzki dróg. Czy tam już też można jeździć w obie kierunki, czy jeszcze nie? W tej chwili naszym staraniem usilnym zarządu Wałbrzyskiego było, aby jak najszybciej uruchomić ruch w dwóch kierunkach. W tej chwili w dwóch kierunkach porusza się komunikacja miejska. Mhm. Jeśli chodzi o poruszanie się po tej drodze samochodów prywatnych, możemy mówić na pewno o ruchu jednokierunkowym. Przy czym tu chciałem zaznaczyć, że wykonawca robót przejął plac budowy, który i termin umowy wykonania całego zadania kończy się 30 lipca, tak więc... Czyli jeszcze niecały tydzień. Tak, tak więc no, wykonawca ma prawo do tego, żeby organizować sobie no, plac budowy i jak mówię, no, my zabiegamy ze wszelkich sił, żeby jak najszybciej uruchomić i będziemy takie starania czynić do końca. Myślę, że ostateczną datą jest koniec lipca, ale... Będziemy, jak mówiłem i powtarzam się w tym momencie, czynić wszystko, żeby ten ruch w dwóch kierunkach odbywał się jak najszybciej. Dosłownie na razie jednakże patrzymy na znaki. Jeżeli jest zakaz wjazdu czy zakaz ruchu, nie jedziemy. Jak najbardziej. No, przepisy ruchu drogowego obowiązują. A tu chciałem jeszcze dodać, że tak naprawdę tą budową zarządza z racji zawartych umów Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. I my mamy dość ograniczony wpływ na przełożenie na wykonawcę. Czy z tego, co udało mi się dowiedzieć, wykonawca zmieści się w tym terminie do końca lipca? Myślę, że chyba nie ma takiego zagrożenia i nawierzchnia jest skończona. Trwają w tej chwili roboty porządkowe. Tu my z naszej strony staramy się dostarczyć
takiej dodatkowej wiedzy no, partnerom naszym, aby wyegzekwować od wykonawcy no, ewentualnie poprawy. Mhm. Tam chodzi głównie o studzienki kanalizacyjne czy jakieś inne niedociągnięcia, tak żeby w ramach jeszcze tej umowy wszystkie te usterki zostały usunięte. A co będzie jak gdyby z dalszym odcinkiem ulicy Świdnickiej? To już jest ulica Strzegomska, czyli od tego nowego skrzyżowania z nową sygnalizacją świetlną w stronę Poniatowa, Nowego Julianowa. Tam jest nowe rondo, do którego dochodzi nowa część jak gdyby obwodnicy. Czy jest szansa na to, że i tam pojawi się nowy asfalt? Jak najbardziej. No, to jest naszym celem, aby jak najszybciej i ten odcinek, to jest ulica Strzegomska, został poddany remontowi. Uważamy, że jest to bardzo ważna z punktu widzenia Wałbrzycha oś komunikacyjna, która w kapitalny sposób no, w zasadzie stworzy taki układ obwodnicowy. Mhm. I na pewno odciąży ulicę Wrocławską. Stąd też, jak mówiłem, czynimy też tutaj starania, żeby jak najszybciej tą drogę na tym odcinku wyremontować. Przy czym to się dzieje przy udziale już i przy współpracy z Dolnością Śląską z Służbą Dróg Krajowych. Tak, bo tam część trasy biegnie poza granicami miasta Wałbrzycha. A jak jest z remontem ulicy 11 listopada? To też newralgiczna droga, tam też kierowcy no, już nie mogą się doczekać, żeby ten nowy asfalt był już położony na obu nitkach. No, ulica właśnie listopada jest no, właśnie takim przykładem ulicy z bardzo wieloma problemami związanymi z instalacjami. Ona jest zabudowana po obu stronach. Tak więc występuje bardzo dużo przyłączy do obiektów, które się znajdują wzdłuż ulicy. Są kanały i cieki wodne, które bardzo komplikują planowany termin wykonania. Wykonawca tutaj rości sobie w stosunku do nas właśnie tutaj zmianę terminu wykonania. Myślimy, że tak naprawdę i chcielibyśmy, żeby termin końca sierpnia był terminem nieprzekraczalnym. W każdym razie takie stawiamy na dzień dzisiejszy warunki wykonawcy, że uznajemy, że koniec sierpnia jest datą końcową inwestycji, także w chwili, kiedy rozpocznie się rok szkolny, kiedy natężenie ruchu pewnie ulegnie zwiększeniu, droga również zostanie oddana do ruchu. A jak jest na ulicy Wrocławskiej, to główna arteria miasta, tam też pojawiają się niespodzianki? Czy tutaj sytuacja była już bardziej zdiagnozowana i jest tych niespodzianek mniej? To znaczy, no, z niespodziankami się można wszędzie liczyć. W tej chwili dopiero rozpoczęliśmy remont ulicy Wrocławskiej. Póki co można powiedzieć, że przebiega bez większych zakłóceń. Remontujemy odcinek długości około 700 metrów i myślę, że chyba mogę powiedzieć, że nieprzekraczalny termin wykonania tego zakresu robót to jest 30 listopada. Wiąże się to z tym, że tak naprawdę na następny rok mamy plany już, dokumentacje, które będą kontynuować ten remont i choćby z tego powodu ten remont nie może być, czy koniec tych prac nie może być przedłużony. Roboty do tego terminu muszą być zakończone. Utrudnieniem tutaj jest to, że no, ruch odbywa się, założyliśmy, że ruch będzie się odbywał w dwóch kierunkach i jest tam wąsko. Wykonawca nie może rozłożyć skrzydeł i nie może no, prowadzić jakiejś super mechanizacji, żeby tą pracę wykonać szybciej. Ale jak mówię, praca została dobrze zaplanowana. Mamy harmonogram, można powiedzieć, rozliczany na godziny. Cały cykl jest pod bardzo dużą kontrolą. Stąd też nie liczymy, żeby tu jakiekolwiek powstały opóźnienia. Nawet gdyby powstały jakieś problemy. Uznajemy, że jest to główna arteria komunikacyjna i
nie może dojść do nich, do niespodzianek. Właśnie, ale głównie też w kontekście tych planów na przyszły rok, bo jak mówię, w przyszłym roku planujemy z obu końców w przeciwległych kierunkach rozpocząć dalszy remont. Tak więc w kierunku do Starego Zdroju, do ulicy 11 listopada i w kierunku KFC, w kierunku Grota Roweckiego, które ma być też przebudowywane i remontowane. Tam też fragment ma być tej drogi krajowej wyremontowany. W centrum jeszcze kolejne dwie inwestycje, rozpoczynające się właśnie ulica Wysockiego i ta, która się pewnie rozpocznie lada moment, czyli ulica Sikorskiego. Tak jest. No, Sikorskiego wspomniałem przy okazji licznika na sygnalizacji świetlnej. Tak, tam właśnie jest to kolejny etap naszych prac związanych z remontem drogi krajowej 35. W tym roku planujemy wyremontować jedną nitkę, w przyszłym drugą i wyremontować wiadukt na ulicy Sikorskiego. Stan tego wiaduktu jest po prostu w naszej ocenie zły. W tej chwili trwają prace projektowe, tak abyśmy po prostu na początku roku mogli ogłosić przetarg na remont wiaduktu i remont drugiej części ulicy Sikorskiego. Chcieliśmy wyremontować w tym roku ten wiadukt, ale z uwagi na jego stan, no niestety nie dało się Nie wystarczy go pomalować. A jak jest z remontem ulicy Wysockiego? To także duża inwestycja, tam chociażby budowa dwóch rond. Tu wykonawca umownie czas do wykonania ma do robót do końca kwietnia. Tak więc zakładając, że no przed nami czy przed nim okres zimowy, tak więc należy się spodziewać, że gro robót drogowych będzie musiał wykonać w tym roku. Ma tą świadomość i myślę, że na pewno odcinek od skrzyżowania ulicy Kolejowej do wiaduktu kolejowego będzie w tym roku do okresu zimowego wykonany w 100%. Myślę również, że w tym czasie zostanie wykonany, bo też taki i tutaj jest harmonogram, że i rondo w okolicy ulicy Kosteckiego również zostanie wykonany do końca roku. I tutaj chyba nie będzie zagrożeń. W naszej opinii wykonuje to duża firma. Myślę, poradzi, że się sobie sprawdzi na naszym rynku i poradzi się z tematem. Tam jest, była też mowa o drodze, która ma połączyć docelowo tą ulicę Wysockiego z dojazdem do Galerii Wiktoria. Tak, no tylko, że już drogę do galerii, czy droga będzie finansowana przez centrum handlowe. Przez centrum handlowe, ale w drugim kierunku, no w tej chwili planowana jest budowa centrum przesiadkowego. Tak. I od tego ronda będzie odchodzić droga, która będzie komunikować właśnie to centrum. Tam poradzicie sobie z przebiegiem tej drogi, tam przecież są hałdy między innymi pogórnicze. Tak, no myślę, że tutaj nie będzie problemu. Będą odpowiednie rozwiązania, które sobie na pewno z tym problemem poradzą. A dajecie sobie jeszcze radę, patrząc na taką mapę Wałbrzycha i na to, co się dzieje, co się remontuje, żeby to wszystko ogarnąć? To znaczy, powiem może tak. W Wałbrzychu jest 368 ulic. Jeżeli założymy, że ulicę, trwałość wybudowanej ulicy powinna wynieść 30 lat, to proszę zwrócić uwagę na wyremontowanie wszystkich ulic, ile czasu potrzeba. Że tak naprawdę 30 lat potrzeba, żeby wyremontować wszystkie ulice w Wałbrzychu przy założeniu, że remontujemy ich 12 rocznie. Tak więc skala potrzeb jest ogromna, bo każdy Wałbrzyszanin no, dostrzega na każdym kroku te mankamenty naszych dróg. I problem w tym jest, że chcielibyśmy wybudować wszystkie drogi, wszystkim ulżyć. Tak się niestety nie da. Jest w tej chwili fantastyczny czas, że możemy właśnie
realizować bardzo ambitny program. Chyba naprawdę od czasów powojennych to największe i największy czas inwestycyjnych prac drogowych w naszym mieście. Ja jestem wałbrzyszaninem, związany z Wałbrzychem i w mojej ocenie tak to jest. Mhm. Tak to jest i tylko życzyć, żeby udało nam się zrealizować nasz cel. Może trochę poklniemy, ale później za to jaka przyjemność jazdy po równym asfalcie. Na pewno tak, na to liczymy i dokładamy wszelkich starań, żeby tak było. Trzymam zatem kciuki, żeby wszystkie inwestycje poszły przynajmniej zgodnie z harmonogramem, jeśli nie szybciej. Myślę, że potknięcia będą, ale wszystko będzie w granicach naszej tolerancji. Dziękuję bardzo, Krzysztof Szewczyk, kierujący zarządem dróg komunikacji i utrzymania miasta w Wałbrzychu, opowiadał o tym, co dzieje się i będzie się działo na naszych drogach. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.